welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 8. Pewnie zdziwicie się, dlaczego wstawałam tak szybko w sobotę. A to dlatego, że dzisiaj mam bardzo dużo rzeczy w planie i chciałam się wyrobić. Oczywiście się wykąpałam, ogarnęłam i teraz jest chwilę przed godziną 10. I ogólnie to będę za chwilkę testować zimną herbatę i już Wam opowiadam całą historię. Po pierwsze, przypomniało mi się, że kupiłam nową herbatę, którą mieliśmy razem przetestować. I tak pomyślałam, że w sumie fajnie by było ją zrobić do śniadania, bo biała herbata do śniadania to jest spoko pomysł. Ale mówię, okej, żeby się do Was odezwać, muszę się ogarnąć. I coś mi dzisiaj to ogarnianie się nie wychodziło, więc trochę mi czasu już zeszło, zanim się ogarnęłam. I teraz mam zimną herbatę, ale już Wam pokazuję, o jakiej herbacie mowa. Tylko muszę chwycić dobrze kartonik. Okej, i zobaczcie. To jest herbata biała, smak jaśmin i aloes. I to jest herbata z Lidla, Lord Nelson. Jak wiecie, ja uwielbiam herbatę jaśminową, ale tutaj jeszcze dodatkowo mamy smak właśnie aloesu. Wow. Powiem Wam, że takiego smaku herbaty to ja nie znałam. Nie dość, że pachniała niesamowicie, jak mama ją zalała, to jeszcze dodatkowo... Kurczę, ciężko mi nawet powiedzieć, co to za smak, poczekajcie. Ja tutaj czuję, głównie w sumie jaśminu nie czuję. Czuję tylko białą herbatę i czuję smak aloesu. Skąd wiem, jak smakuje aloes? A to dlatego, że po pierwsze moja babcia kiedyś robiła takie specyfiki na chorobę właśnie na bazie aloesu i niestety alkoholu. A po drugie właśnie mój dziadek kiedyś hodował aloesy i jak mieliśmy problemy z gardłem, to rozcinał nam te liście i dawał galaretkę do jedzenia. Więc bardzo dobrze wiem, jak smakuje aloes i to jest idealny smak aloesu, ale powiem, że nie wiem do końca, czy mi ta herbata smakuje. Jest bardzo dziwna w smaku. Może wystarczy się do niej przyzwyczaić, wiecie, tak przekonać, ale myślałam, że tutaj ten aloes to będzie bardziej jako taka nuta końcowa. Ja się tak bardziej na słowo honoru i będzie czuć tylko herbatę białą jaśminową. A tutaj taki zaskok, bo ten smak aloesu dominuje dosłownie nad wszystkim. Lekko czuję właśnie smak białej herbaty, a jaśminu w ogóle, więc jeżeli lubicie aloes, to jak najbardziej Wam mogę polecić. Fajna herbata i tutaj w ogóle Wam przeczytam skład. W ogóle niby 78% to jest właśnie biała herbata, 7,9% to jest jaśmin i 0,1% koncentrat oleosowy. Czajecie? 0,1%, a czuć najbardziej. Ja totalnie nie wiem, jak to jest zrobione, ale skład jest bardzo prościutki, bo jest koncentrat oleosowy i tak dalej, więc tutaj skład jest bardzo fajny, więc jeżeli szukacie dobrej herbaty aloesowej, to jak najbardziej Wam polecam. A ja dzisiaj wskoczyłam w swoją sukienkę, w tę pitkę, a to dlatego, że dzisiaj mam fajne spotkanie, ale może jak się ogarnę, to Wam o tym więcej opowiem, bo teraz siadam do montażu vloga z wczoraj, bo ma być to film, który wyjdzie dzisiaj na kanał, więc muszę się wyrobić przed wyjściem, a chciałam pojechać szybciej, ponieważ jeszcze chciałam zrobić zakupy, nie wiem, czy się wyrobię, więc muszę po prostu troszeczkę zagęszczać swoje ruchy. Mamy ogromny sukces. Jest chwilę po godzinie 14, a ja zdążyłam praktycznie ze wszystkim. Co prawda chyba nie zdążę na autobus, na który chciałam iść, ale kolejny jest za 10 minut, więc to nie jest jakiś duży problem, bo tak nie mogłabym się do Was odezwać. Ale zobaczcie, udało mi się zmontować film. Film już jest zaplanowany, opisany i czeka na publikację o godzinie 15. I udało mi się zrobić makijaż, z czego jestem niesamowicie zadowolona. Tutaj mam tą sukienkę z Pepitką, którą Wam pokazywałam w ostatnim filmie z sukienkami. A teraz Wam opowiem o moim makijażu, bo ogólnie śmieszna rzecz. Mam na oczach cień, słuchajcie, z Glam Shopu, z kalendarza tegorocznego i jeszcze mam go w tym właśnie plastiku, a to dlatego, że miałam go odłożone, ponieważ chciałam go gdzieś chyba w grudniu użyć, a później go nie użyłam i kompletnie zapomniałam go przyłożyć do palety, więc teraz go nie przykładałam, bo wiem, że chociaż jak się nazywa i to jest cień Millennium i zobaczcie, tak się prezentuje w tym opakowaniu, a na oczach wygląda w ten sposób. Bardzo mi się ten efekt podoba. Ja planowałam zrobić coś lżejszego, ale wyszło mi to, więc i tak jestem zadowolona. Mam nadzieję, że uda mi się sięgnąć tak.
sięgłam. Dodatkowo wytuszowałam rzęsy tuszem, który ostatnio bardzo lubię, czyli Rimmel Wonder Luxe Volume. Bardzo fajny tusz, bardzo Wam go mogę polecić. I za chwilkę do torebki schowam pomadkę i myślę, że jest to odpowiedni kolor, ponieważ jest czerwony, ale nie jest taki bardzo intensywny, bardzo mocny, czyli wygląda naprawdę spoko, bo już oczy mam bardzo intensywne i wiecie, jakbym teraz dodała krwawo-czerwoną pomadkę, mogłoby to wyglądać źle. I to jest pomadka z L'Oreal, mój klasyk i żeby było śmieszniej, to jest odcień 640 Erotic i w sumie to trochę pasuje do tego, co będę dzisiaj robić, bo nie mówiłam Wam, o co chodzi. Już na Instagramie pisałam Wam, ale jeszcze nie mówiłam. Mianowicie jadę, słuchajcie, na randkę i to nawet nie na jedną, żeby było ciekawiej. Jadę na speed dating. Zapisałam się, stwierdziłam, że bardzo chętnie poznam kogoś ciekawego. Oczywiście tutaj nie mam żadnych oczekiwań, nie liczę, że po pierwszym speed datingu znajdę od razu, wiecie, miłość mojego życia. Nie, nie. Bardziej idę tam z ciekawości, żeby poznać nowych ludzi, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja na osoby z niepełnosprawnością, jakie będzie podejście organizatorów, osób, którzy przyszli. I to jest speed dating dla ludzi w wieku chyba 25-34 lat, więc jak najbardziej jeszcze się łapię w przedziale wiekowym. I myślę, że mogłoby być to też ten przedział do 40, ale akurat taki znalazłam, bo w Gdyni w tym miesiącu odbywały się dwa speed datingi. Kolejne szybkie randki są jutro i szczerze mówiąc wyglądały dużo ciekawiej, jeżeli chodzi o program, ale niestety są w klubie, który jest w piwnicy, po schodach, więc sama nie jestem w stanie tam dotrzeć. Dlatego wybrałam akurat właśnie ten speed dating dzisiaj, ponieważ on się odbywa w restauracji hotelowej. I nie będę miała żadnego problemu właśnie z stopniami, progami, schodami i z tymi podobnymi problemami architektonicznymi, ale jadę troszkę szybciej do Gdyni, bo randki są na godzinę 17. Natomiast ja chciałabym jeszcze wyjść do Riviera po jedną rzecz, bo otworzyli Contigo, ale nie wiem, czy zdążę, zobaczę, jak będę miała połączenie, o której będę w Gdyni. Oczywiście zabieram Was ze sobą, bo będę nagrywać relacje. Jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie i jakie będę miała wrażenia. Ja jestem osobą, która nie uważa, że siedząc w domu, nagle spadnie mi z nieba książę z bajki. Wiadomo, że trzeba wychodzić, trzeba poznawać nowe osoby, żeby spotkać kogoś ciekawego. Chwilę sobie zrobiłam przerwę w tym temacie z racji ostatnich wydarzeń. Musiałam po prostu trochę odczekać, nabrać sił i dystansu. I teraz jestem gotowa i powiem Wam szczerze, że mam już ochotę na randkowanie, więc jak najbardziej ten speed dating jest fajną rzeczą. I żeby było zabawniej, słuchajcie, to pomysł pójścia na szybkie randki narodził się od Martyny właśnie chyba na początku pandemii, czy jeszcze chwilę przed pandemią, że powinniśmy pójść, zobaczyć, co będzie ciekawego. Ale bo oczywiście z powodu pandemii to cały czas było przekładane. I ja się wreszcie zmobilizowałam, stwierdziłam, okej, to jest miesiąc, dzisiaj chcę iść na te randki. I powiem Wam, że nawet nie mam takiego poczucia, jak często mam przed wyjściem z domu, że nie chce mi się znowu jechać do Gdyni. Nie, jestem tak pozytywnie nakręcona i jak najbardziej chętnie zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało. Chętnie spotkam nowe osoby. I mam nadzieję, że nie będzie to zmarnowany czas. Jakiś czas temu w Rivierze otworzono wyspę Contigo. Ja nie miałam do tej pory możliwości, żeby się wybrać, ale dzisiaj, skoro jadę do Gdyni, to stwierdziłam, że zrobię małe zakupy i świetnie trafiłam, bo słuchajcie, nie dość, że było minus 20% na wszystko, w tym na Glam Shop, co mnie niesamowicie ucieszyło, to jeszcze po założeniu karty Contigo dostałam 10 zł rabatu i jeszcze puder pod oczy na hasło Wyspa Contigo, więc za zakupy, które kosztowały ponad 25 zł, ja zapłaciłam 123, jeżeli się nie mylę, i dostałam to, co bardzo, bardzo już chciałam kupić od dłuższego czasu, a mianowicie paletkę Agnieszki Janoszki, Kwitnąca Wiśnia. Długo, długo mi się marzyła i szczerze mówiąc bardzo podobały mi się te kolory, ale kurczę, cały czas, wiecie, a to nie chciało mi się jednej paletki zamawiać przez internet, a to nie było funduszy, więc jak dzisiaj jeszcze było to minus 20%, to po prostu nie mogłam się pohamować. Pozwolicie, że od razu będę sobie pakować, bo mam tutaj taką fajną, małą torebkę. Już Wam pokażę. O, zobaczcie. Ponieważ za chwilkę muszę wychodzić, bo nie chcę się spóźnić na mój speed dating. I kupiłam sobie nowy podkład i to jest podkład z marki Rossi. Pani polecała, że podobno jest to bardzo ciekawa marka. Ja nigdy nic nie miałam i to jest mineralny podkład matujący, więc na pewno sobie przetestuję. Ja mam go w odcieniu, już Wam mówię. Ciekawe, czy to gdzieś będzie napisane.
A, peach i vanilla, ale on jest taki bardzo, bardzo neutralny. I słuchajcie, dostałam coś, co chciałam przetestować, czyli PSZ puder pod oczy, więc na pewno sobie przetestuję. Jestem bardzo, bardzo jego ciekawa. Tolik się buje i niestety upadliście. I oczywiście zeszłam po kawkę do Starbucksa, dzisiaj to sama co wczoraj. I oczywiście znowu wyszłam z domu bez obiadu, więc będę musiała na kolację sobie szybko coś wziąć, upolować. Niestety tak to wygląda, że kiedy jestem w biegu, kiedy mam dużo rzeczy do ogarnięcia, to potrafię omijać posiłki. Wiem, że nie jest to zbyt zdrowe, ale jakoś tak ciężko mi się ogarnąć. Jestem obecnie w restauracji Del Mar i słuchajcie, teraz będzie dość długi monolog, bo jak wiecie, miałam iść na speed dating, czyli na szybkie randki, ale niestety tam nie dotarłam. Wyobraźcie sobie, że oprócz tego, że strasznie zmarzłam, to jeszcze okazało się, że jakkolwiek by mnie obeszła budynek, nigdzie nie ma wejścia dla osób na wózkach. Można teoretycznie wjechać na parking od tyłu budynku, ale nie ma możliwości tam przejścia i jest wejście tylko z bulwaru. I okej, jest podjazd, ale tylko na 1/3 część schodów, a potem są wielkie schody, jeszcze obok nich jest napis, że uwaga, schody są w renomacji, więc trzeba uważać. Muszę przyznać, że już dawno się tak nie nacięłam, a kurczę, tak bardzo miałam ochotę na randki, więc jestem głęboko rozczarowana. Nie będę ukrywać, że szukałam sposobu i chciałam tam dotrzeć, ale niestety mi się nie udało, dlatego wyszłam teraz do restauracji tutaj na bulwarze, ponieważ strasznie zmarzłam. Zamówiłam gorącą herbatę i mam tutaj śledzia, przystawkę sobie wzięłam z płatkami chili i muszę sobie poprawić jakoś nastrój, bo czuję się fatalnie. Pomijając już to, że w ogóle nie udało mi się dostać do hotelu, który według zdjęć jest dostosowany, nie ma żadnego stopnia, ale oczywiście nikt nie powiedział o schodach właśnie z bulwaru, więc jestem głęboko rozczarowana, a sprawdzałam go w Google'ach i nie widziałam nigdzie schodu, więc nie wiem, o co chodzi. Na drugi raz będzie trzeba jednak wszędzie dzwonić i się upewniać, że wejście jest dostępne. Dodatkowo jeszcze miałam bardzo, bardzo niesympatyczną sytuację, bo szłam na skróty i nie zauważyłam krawężnika, przez co się powiesiłam na krawężniku. Stałam tak 5 minut, ponieważ nikt nie szedł, aż zadzwoniłam na Straż Miejską w Gdyni, ale w momencie, kiedy rozmawiałam ze strażnikiem, akurat jechało auto, które zatrzymałam i po prostu pan mi wysiadł i pomógł, popchnął mi wózek, ale muszę wam powiedzieć, że po prostu dzisiaj jest to jakiś seria niefortunnych zdarzeń, nie wiem tego inaczej ująć. Jak widzicie, moje pierwsze podejście do szybkich randek się niestety okazało niewypałem, więc no troszkę taka masakra, ale jeszcze podejdę zaraz i wam pokażę te schody, ponieważ myślę, że to jest bardzo interesujące, ale teraz zależało mi na tym, żeby jak najszybciej się dostać, bo już byłam tak przemarznięta, jak krążyłam 1,5 godziny wokół budynku od wszystkich stron i nawet nie mogłam nigdzie wejść, więc wyobraźcie sobie moją irytację. Tym bardziej, że z tyłu budynku jeszcze był taki chodnik, który nie miał zjazdu, więc musiałam jechać jezdnią. Część jezdni była wyłożona kocimi łbami, więc miałam jeszcze wybro action, jak to Ala mówi, więc po prostu jedna wielka masakra. Dlatego ja sobie teraz tutaj na spokojnie odpocznę i po prostu, nie wiem, posiedzę, pójdę wam, pokażę te schody i chyba sobie pójdę do takiego fajnego klubu, który jest na Świętojańskiej. Zawsze chciałam się tam wybrać, jest sobota, nie będę szybko wracać do domu i się tak łatwo nie poddam. Może w klubie poznam kogoś fajnego, bo muszę wam powiedzieć, że tak się załamałam i zirytowałam. Nic nie przypuszczałam, że hotel, który jest tuż nad morzem i tuż koło bulwaru, może być tak bardzo niedostępny. Oczywiście ja wam wszystko pokażę, tylko dajcie mi się ogrzać, dajcie mi zjeść. Jeszcze oczywiście tak tutaj nad morzem wiało, że cała się popłukałam, makijaż mi popłynął, więc wiecie, po prostu ja już zjadłam i mam trochę problem, żeby tutaj nagrywać, ponieważ stolik jest właśnie taki nierówny, ma bardzo, bardzo intensywną strukturę drewna i kamera mi się przewracała i wymyśliłam sposób, żeby postawić na telefonie, więc mamy tutaj ciekawą konstrukcję. Ja już zjadłam swoją rybkę, swojego śledzia i muszę przyznać, że był przepyszny, lekko pikantny, ale pyszny. Teraz mam tutaj herbatę, to jest zwykła herbata czarna Del Mar z cytryną, więc oczywiście smakuje bardzo dobrze. Muszę wam powiedzieć, że chyba już trochę ochłonęłam i przeszła mi złość.
jestem trochę zła tylko pod tym sensem, ponieważ nastawiałam się na to, że poznam dzisiaj fajnych ludzi, fajnych mężczyzn i może znalazłabym jakiegoś fajnego znajomego. Oczywiście nie nastawiałam się, tak jak wam mówiłam, na znalezienie miłości swojego życia, ale mimo wszystko takie wyjścia zawsze są fajne. A z drugiej strony też jestem zła, ponieważ ja za to spotkanie zapłaciłam i wejściówka na taki speed dating kosztowała 69 zł i w momencie, kiedy nie z mojej winy nie mogłam się tam dostać, kurczę, jest to trochę słabe, że nie uzyskam tych pieniędzy. Mogę spróbować napisać maila, też jest zaznaczone, że nie ma zwrotów pieniędzy, ale jak się do tego ustosunkują, bo w sumie ja byłam na czas pod budynkiem, ale okazało się, że no niestety nie byłam w stanie po prostu się pojawić. A najlepsze jest to, że teraz jak tu siedzę, to przez okno widzę ten hotel. Więc ja już za chwilkę wypiję herbatę i tak jak wam mówiłam, zabiorę was i pokażę wam te schody. Wybaczcie, że w trakcie nie nagrywałam, ale nie chciałam się spóźnić. Zależało mi na tym, żeby jak się najszybciej dostać, a to niestety się udało, więc no, dlatego nie miałam czasu na wyciąganie kamery. Pójdziemy sobie na spacer nad morze, trochę sobie pospacerujemy po bulwarze i potem właśnie pójdę może jeszcze do, nie wiem, Lochu, bo widziałam, że to fajny klub. Przyjdziemy się, a jak nie, to pójdziemy na chwilę na pokład. I wtedy wrócę, zobaczę, o którym mam autobus i już będę wracać do domu. Trochę jestem zła, bo niepotrzebnie się malowałam, wiecie, niepotrzebnie jechałam do Gdyni drugi dzień z rzędu, ale z drugiej strony miałam niezłą przygodę. Zobaczcie, tutaj jest podjazd do hotelu i można wjechać, więc spróbuję was zabrać na górę. W tym miejscu kończy się podjazd i tutaj mamy takie genialne schody do góry. Jeszcze oczywiście jest tabliczka, że uwaga, schody do remontu, a tam w oddali możecie zobaczyć hotel, o, ze drzewami. Niestety nie byłam w stanie się dostać. Jedyny plus tego pagórka to jest przepiękny widok na morze. Zobaczcie, stąd można sobie nagrać fajne klipy, bo wszystko ładnie widać i mamy przepiękny wieczór, ale nigdzie dalej nie pojadę. Więc kicha niesamowita, wielka, wielka szkoda. Jeszcze są jedne schody bez podjazdu, które wam za chwilkę pokażę. A tutaj mamy drugą parę schodów, przy tych akurat nie ma żadnego komunikatu, że są do remontu, więc jak widzicie, fantastyczne wejście, chyba nie muszę tego komentować. A jeszcze mamy tutaj taki fajny drogowskaz. Nie będę ukrywać, że chętnie bym skorzystała z tarasu z widokiem, no ale niestety nie ma opcji, więc idziemy sobie dalej na spacer. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out. From falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Zobaczcie, to właśnie o tym lokalu myślałam, czyli granie w Lochu. Mam nadzieję, że uda mi się tu wejść i że będzie naprawdę fajnie. Tak wygląda wyjście. O, i jest kompletnie bez schodu, więc już mi się to podoba. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, ponieważ udało mi się wejść do lokalu, o którym już dawno myślałam, czyli granie w Lochu. Jest to lokal na ulicy Świętojańskiej. Muszę wam powiedzieć, że tutaj jest naprawdę rewelacyjnie. Jak mogliście zobaczyć, to jest świetne miejsce, żeby wybrać się na piwo bądź drinka ze znajomymi i żeby grać w planszówki, bo to ile jaka jest tutaj liczba gier jest po prostu przytłaczająca. Na pewno zaproszę tutaj moich znajomych i się jeszcze raz tutaj na bank pojawimy. Przy okazji bardzo miło
obsługa, zarówno pani barmanka, jak i pan kelner są przesympatyczni. I chciałabym tutaj pozdrowić, jeżeli kiedykolwiek będą oglądać ten film. Jedyny minusik jest taki, że przy wejściu jest taki mały krawężnik. Może jakbym się rozpędziła, to bym dała radę sama, ale tutaj panowie chwycili przednie koła, lekko mi unieśli i bez problemu wyszłam do środka. Zamówiłam sobie, słuchajcie, koktajl z niewielką ilością alkoholu, bo wiadomo, sama wracam, więc nie mogę przesadzać. I będę próbować tak, bo będzie mi wygodniej do nagrania, bez rurki. I jest to koktajl o smaku pomarańczowym, więc zaraz spróbuję. Okej. Dobre, bardzo dobre. Ale coś podejrzewam, że jest troszkę więcej alkoholu niż poprosiłam. Mimo wszystko fajna muzyka leci w tle, bo nie wiem czy słyszycie, ale leci Taylorka, czyli Taylor Swift, pozdrowienia dla Myrty, bo wiem, że uwielbia i Trouble, ojej, jak mi się ta piosenka kojarzy, ale nieważne. Bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj dostać. Spędzę sobie trochę czasu i będę wracać do domu. Jak widzicie, ja nie mam problemu, żeby pójść sama do klubu, żeby pójść sama do lokalu, wypić sobie jakiegoś fajnego drinka i po prostu dobrze spędzić czas. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość i że ludzie wokół mnie nie są naprawdę sympatyczni. Słuchajcie, ja dzisiaj teoretycznie zaliczyłam fail życia, bo nie udało mi się pójść na te szybkie randki. Wyobraźcie sobie, że spotkałam tak sympatycznych ludzi i którzy byli tak pomocni, z którymi sobie rozmawiałam i naprawdę spędziłam fantastycznie czas mimo wszystko, więc wydaje mi się, że mogę mi naprawdę ten dzień zaliczyć do udanych. Jest chwilę po godzinie 22:30, ja bezpiecznie dotarłam do domu i muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie senna. Chyba wychodzi ze mnie zmęczenie tych dwóch ostatnich dni, muszę sobie porządnie odpocząć, dlatego też jutro zapowiadam dzień piżamowy i jedynym wyjątkiem będzie tylko i wyłącznie msza święta, ponieważ jutro jest niedziela palmowa, ale tak poza tym to nigdzie się z domu nie ruszam, siedzę w piżamce i odpoczywam. Oczywiście w międzyczasie też sobie zmontuję tego vloga, żebyście mogli go zobaczyć w poniedziałek, co pewnie teraz robicie, jak słyszycie te słowa, ale jeżeli chodzi o takie obowiązki, to jutro czas na odpoczynek, czas na regenerację, czas na guziczka, czas na rodzinę i po prostu same przyjemności. Jutro też mam gadać z Martyną, więc będę musiała jej opowiedzieć o tych dwóch dniach, bo uwierzcie mi, perełek jest naprawdę pełno. Pomimo tego, że nie udało mi się pójść na speed dating i tego, że krążyłam wokół budynku i straciłam naprawdę masę czasu, a do tego jeszcze niesamowicie zmarzłam, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę miałam fajny dzień. Spędziłam go sobie po swojemu i zobaczcie, nawet jak coś mi się nie udało, to potrafiłam znaleźć alternatywę, czyli poszłam sobie na obiad, poszłam na spacer na plażę, a potem do fajnego lokalu. I myślę, że to jest właśnie podstawa, żeby nie przyjmować się niepowodzeniami, tylko po prostu starać się przekuwać to w coś fajnego i najzwyczajniej w świecie mimo wszystko sprawić, że ma się fajny dzień. I tutaj pojawia się pytanie do was, bo czasami zdarzają mi się takie dni, kiedy właśnie zaliczę jakąś taką wtopę jak tutaj, że przez jakieś nieporozumienie, zagubienie bądź też niedostosowanie nie udaje mi się ogarnąć niektórych spraw i bardzo często takie vlogi u mnie lądują do kosza. Dajcie znać, czy właśnie vlogi z tego, że gdzieś mi się nie udało dostać, czy coś mi się nie udało załatwić, też chcecie oglądać, czy takie rzeczy was raczej nie interesują, bo jestem tego naprawdę ciekawa, czy chcecie widzieć tylko te pozytywne rzeczy, czy też taki cały kalidoskop życia, czyli raz to, że są sukcesy, a raz to, że też jako osoba zaliczam porażki, bo oczywiście od tego też nie jestem wolna. Czekam tutaj na wasze opinie i zobaczcie na makijaż, kurczę, trzyma się naprawdę dobrze. Widzę, że tu mi się minimalnie korektor starł na brodzie, ale tak poza tym oczy są po prostu bezbłędne. Jak już raz mi popłynęły, to teraz już mi się nic nie rozmazało, więc myślę, że naprawdę te cienie z Glam Shopu są super. Już się nie mogę doczekać, jak przetestuję sobie tą nową paletkę. Mam nadzieję, że będą z nią wychodzić bardzo, bardzo fajne makijaże z niej. Tak powinno być. Nieważne, wybaczcie mi. Wypiłam jednego drinka, jestem zmęczona. Mogę tutaj źle deklinować. Myślę, że chyba w tym miejscu już będę kończyć ten film, bo w sumie tutaj przyszłam do kuchni, ponieważ mam gorącą herbatę i chcę zaraz zmyć makijaż i po prostu położę się do łóżka. Chcę się wyspać, odpocząć. Nie będę ukrywać, że jeździłam dzisiaj sporo po bruku, bo z tyłu właśnie tego hotelu była taka brukowana ulica i
Najpierw jechałam w jedną stronę, okazało się, że tam nie ma wyjścia i musiałam potem jeszcze zjechać tą ulicą. I nie będę ukrywać, że czuję to na kręgosłupie. Mnie tak normalnie nigdy nie boli kręgosłup, ale jak właśnie jeżdżę sporo po bruku, to niestety czuję zmęczenie, więc chciałabym się po prostu położyć i odpocząć. Więc mam nadzieję, że już ta treść, którą do tej pory nagrałam, Was zadowoli i że wyszedł mi naprawdę fajny film. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że pomimo tego małego niepowodzenia, bardzo miło oglądało Wam się ten materiał. Dziękuję wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Jesteście niesamowici. A jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, to zapraszam Was do linku w opisie do Patronite oraz do przycisku wesprzyj koło przycisku subskrybuj. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy mnie oglądają, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście naprawdę niesamowici. Nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć. You. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember.